Siemanko, cześć i czołem, dziś pokazujemy wam grę Painkiller Redemption. Jest to zrobiona przez fanów modderów, produkcja wypuszczona za 20 zł do elektronicznej dystrybucji. Pokażemy wam mniej więcej początek gry, pierwszy i drugi etap, abyście się nie nudzili i żebyśmy nie pokazywali wam za dużo, bowiem istna rozwałka. Za chwilę zobaczymy. No i miło mi jest was powitać właśnie w grze Painkiller Redemption. No i już mamy pierwszych oponentów. Tak jak mówiłem, jest to fanowski mod zrobiony na mapkach z multiplayera. Szczerze wam powiem, że nie wiem, czy tak jest, bowiem nie grałem w multiplayera Painkillera. Są tutaj wszystkie z Painkillerów, wszystkie modele postaci, które wyszły do tej pory, czyli Resurrection, podstawka Painkillera, Overture. Także na różnorodność przeciwników nie ma co narzekać. Jak widzicie, jest ich bardzo wielu, znacznie więcej niż w podstawce. 1000 na mapkę. Czyli na każdym levelu mamy po 1000 przeciwników. Oczywiście 1000 ich tutaj nie wyskoczy w tym miejscu. Aczkolwiek liczby i tak robią wrażenie. Mamy oczywiście wszystkie pukawki znane i lubiane. Tutaj gra zalicza większe lub mniejsze spadki płynności. No i mechanika standardowa dla painkillerów, czyli skaczesz, skaczesz i jeszcze raz skaczesz. Taki bunny jumping. No, nie poszło jakoś specjalnie trudno z tą pierwszą falą. Ale jak widzicie, nadciąga kolejna. Troszeczkę za dużo jest tych fal, bowiem po jakimś czasie one już się nudzą, już chcemy przejść do następnej lokacji, bowiem na tej możemy spędzić około 10 minut i tak wybijając wszystkich. No fakt, przeciwnicy są różnorodni, jak widzicie, tutaj mamy kolegów z kuszami. Aczkolwiek nie jest źle. Sama gra starczy na około 7 godzin, także jest to dość satysfakcjonująca ilość zabawy za taką cenę. Jeżeli ktoś nie ma 18 lat, niech zatka uszy w tym momencie. Ci przeciwnicy latający są najbardziej wkurwiającymi osobnikami w całej grze. Odetkajcie uszy. Dobra, weźmiemy ich na sposób. O, proszę. A, piękne rozczłonkowywanie ciał. Nie ukrywam, że bez tego gra nie byłaby równie soczysta. Aczkolwiek to w nowych produkcjach chyba standard. Dobra, żeby nie było za nudno, może trochę się z nim pobawimy. Zaprosimy wszystkich na górę. Coś niechętnie idą. No, gdyby to był Bullet Storm, zapewnie dostalibyśmy jakiegoś screenshota. No ale cóż. Oj. Jest problem. Dobra, ale was, żeby tutaj nie zamęczać, zanudzać, pokażę wam teraz drugi poziom, który już się znacznie różni, bowiem pukawki są inne, przeciwnicy są inni i wszystko jest inne.
Siemanko, cześć. A, dobra, to już było. Także co ja tu... A, tak, drugi level, przepraszam. Z Painkillera. No i co, jak widzicie, mamy troszkę inne wyposażenie. Aczkolwiek rozwałka jest na podobnym poziomie. No. Problem mam z amunicją. Wydaje mi się, że trochę trudniej jest tutaj na tym akurat poziomie. Za dużo przeciwników jest zbyt twardych. Nasze pukawki są słabe. Co za tym idzie? Ciężej jest tutaj cokolwiek ugrać. No ja tutaj będę desperacko szukał jakiejś amunicji jakiejkolwiek. O, proszę. Jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. Do gry zapowiedziana już w tym momencie jest paczka DLC, w którym znajdziemy multiplayer oraz koopa. No osobiście bardzo fajnie by to wyglądało moim zdaniem. No ale nad to trzeba jeszcze poczekać. Niewątpliwie ta gra jest najlepszą edycją Painkillera od czasów, kiedy gry nie robi już People Can Fly. Powiem, ostatnie z części serii to są gnioty. Nie ma się co oszukiwać. No a tutaj widzę powrót do korzeni, no. Czyli totalna, zakryjcie uszy, totalny rozp***dol. Padnę. A, nie padnę. Nie dam się. No i tak się udało odeprzeć pierwszą falę. Standardowo checkpoint. No i tak się kulamy. Od checkpointu do checkpointu. Odpierając kolejne fale wrogów. A to był gameplay z gry Painkiller Redemption. Mam nadzieję, że zachęciłem was tym jakże krótkim, jakże partyzanckim materiałem. Gra warta świeczki za 20 zł, no, na Steamie. Polecam i zapraszam do kolejnych filmików, które już niebawem na naszych łamach, jeżeli można tak powiedzieć. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Być może do zobaczenia. Whatever. Trzymajcie się. Cześć. Zostawiam wam jeszcze króciutki fragment rozpierduchy.